takie pierwsze kulinarne dreszcze bardzo dawno temu poczułem podczas lektury Szwejka. Niezmiernie się mój stosunek do tej książki zmienił. Znaczy ona nadal mnie nieodmiennie śmieszy. Ale teraz jestem mądrzejszy i wiem, że Haszek był oficerem politycznym Armii Czerwonej. Myślenie o historii Austro-Węgier przez pryzmat lektury Szwejka jest no po prostu chichotem historii. No mnóstwo jedzenia jest u Hrabala. Kiedyś specjalnie pojechałem na Świnobicie, organizując wszystko dla znajomych, by przeżyć to, co w Podstrzyżynach się działo. No było zupełnie inaczej. Magii takiej nie doświadczyliśmy. Absolutnie number one na mojej liście przebojów jest fragment z Obsługiwałem angielskiego króla, Bohumila Hrabala. Scena, kiedy cesarz abysyjny przyjeżdża i jest dla niego wydana uczta i przyjeżdżają abysyjscy kucharze i przyrządzają tę ucztę. Jest to długi opis, który kończy się tym, że jeden z radców czeskiego magistratu po prostu wpada w zachwyt taki, że zaczyna krzyczeć. Po czym wybiega na zewnątrz sali jadalnej, na dwór i krzyczy dalej. A wszyscy kucharze abysyjscy krzyczą: jest, jest, samba jest. To jest najpiękniejszy opis rozkoszy kulinarnej, jaki znam. Ostatnio po raz kolejny sięgnąłem do fantastycznego, wielkiego słownika kulinariów napisanego przez Aleksandra Dumas. Jest fantastyczną opowieścią o kuchni, ale też o życiu innym. O życiu pisarza, który spędza między innymi swój czas na przyjemnościach brzucha. Jeśli mówimy o alegorii czerpania rozkoszy z życia, no to mimo wszystko Gargantua i Pantagruel się nie zestarzał. Zresztą miałem okazję oglądać kilka razy teatralną adaptację tego dokonaną przez mojego przyjaciela Piotra Bikonta i to była właśnie, tak jak w słowie czytanym, pochwała obżarstwa i dobrze pojętego smakoszostwa.